Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie na temat modlitwy nad darami. Po złożeniu darów na ołtarzu i zakończeniu związanych z tym obrzędów, kapłan wzywa wiernych, aby modlili się razem z nim. Następnie modlitwą nad darami kończy przygotowanie darów i przygotowuje zgromadzenie do modlitwy eucharystycznej. We mszy świętej odmawia się tylko jedną modlitwę nad darami, która kończy się krótszą konkluzją, to znaczy przez Chrystusa, Pana naszego. Jeśli zaś pod koniec modlitwy jest wzmianka o Synu, wtedy konkluzja brzmi, który żyje i króluje na wieki wieków. Lud przyłącza się do modlitwy przez odpowiedź Amen, przez co też uznaje ją za swoją. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za Waszą uwagę. Proszę Was o komentarze, a także lajkowanie i subskrybowanie naszego kanału. Szczęść Boże i do zobaczenia.